Cześć, tu Liściasta i Faza i wracamy do Konana. W najbliższym czasie zamierzamy zrobić parę rzeczy. Ja zamierzam na przykład wreszcie upgrade'ować swoją świątynię. Zamierzamy również złapać źrebaka i wyhodować sobie konia. I zamierzamy również wybudować windę. To Faza zamierza wybudować windę. No i oczywiście iść i zabić białego nietoperza na wieży nietoperza. W związku z powyższym zobaczymy, jak nam się to uda zrobić. A teraz to dzieła, czymkolwiek by to dzieło miało nie być. Co najpierw robimy? Chciałeś chyba windę stawiać. Tak, chciałem postawić windę. Teraz pytanie, czy mi się uda. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Chodź. Idę. Au. Jeśli popsują, będę naprawiał. Przepraszam. Zamierzasz zrobić windę z naszego pięknego tarasu widokowego? Tak, i wydaje mi się, że to jest jedyne sensowne miejsce, żeby ją postawić. A to w sumie nawet nie jest źle, bo tam gdzieś mamy nasze... moja ciężka praca. Tam gdzieś mamy nasze te stanowiska rybołówcze. O. Chcesz się przejechać windą? No chcę, bo to jest zawsze krok podróży. Dobra. Przejeżdżamy się windą. To było bardzo proste. Udało ci się bez problemu. Tak, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Pytanie, gdzie jest dno? O, dno jest tam, gdzie powinno być. Ach. No prawie. Pewnie trzeba byłoby tu jakieś schodki wybudować. No to schodki sobie możemy wybudować. Chciałam jeszcze zrobić skrzynkę na nasiona. Być może jeszcze jedną doniczkę. Chociaż nie wiem, tak na razie po co nam chwilowo jeszcze jedna doniczka. A! I miałam zrobić nawóz. Miałam zrobić nawóz, żeby nam się trochę jeszcze porosło, że... Miałam zrobić jeszcze nawóz, żeby nam trochę porosło jeszcze tego aloesu z doniczki, bo go całkiem sporo z tej doniczki leci. A jeszcze mamy zapas ziarenek, nasionek. Z powyższym zrobiłam mączkę kostną. Wrzucam mączkę kostną do kompostownika. Jest zgniłe mięso, jest mączka kostna i robi mi się kompost, bo inaczej oczywiście... Nic z tego nie będzie. Niestety kompost powstaje powoli. Tak sobie myślę, że przydałoby się nam więcej światła na terenie. Choćby po to, żebym nie spadała, jak w nocy idę do swojego ołtarza, bo tu jest takie dosyć niebezpieczne miejsce. To patrz pod nogi. No, patrzę pod nogi, ale w nocy nic nie widać. A nie zawsze mam ze sobą pochodnie. Oczywiście mogłabym zawsze mieć ze sobą pochodnie, ale... Dobra, mamy 60 strzał. Jakbym zdobyła więcej patyków, to bym mogła jeszcze 30 dorobić, a jakbym zdobyła więcej serc, to w ogóle. Rozpocząłem projekt. Jaki? Dużo ważniejszy od tej całej zabawy z windami, wieżami nietoperza i nawet ołtarzami. Jakiż to projekt jest tak ważny, żeby był aż tak ważny? Bardzo ważny. Właśnie zobaczyłam, co było tak ważnym projektem. Tak. Się nie śmiej, to są ciężkie rzeczy. Widzę, że są ciężkie, są wielkie. I co z tym zamierzasz zrobić? Zaraz zobaczysz. Ale będę obciążony. Boże, robisz wszystkie figury? A jak zamierzasz grać w szachy bez figur? Ja nie zamierzam grać w szachy w ogóle. O w mordę, na tym teoretycznie można faktycznie grać. To oczywiście. Trochę trudno się przestawia. Przypuszczam, że... jak je stawiasz? One się jakoś snapują do tego? Na tyle, na ile jestem w stanie stwierdzić, nie za bardzo, chociaż trudno powiedzieć. Być może tak. Trzeba będzie spróbować rozegrać partię. No, czy możesz grać sam ze sobą, jak w Simsach? Przepraszam, że nie umiem grać w szachy. Ależ to żaden problem. Moglibyśmy uskutecznić pasjonującą, prędką i zawrotną rozgrywkę ze zwrotami akcji. A tak, to sorry, ale dupa. Dobrze, czas nadszedł, żeby zaraz iść i zabijać białego nietoperza, ale zanim to nastąpi, Faza zaprasza nas na plażę.
Tutaj, tutaj, tutaj. A tutaj, panie kierowniku. Co też mamy ciekawego na plaży? O! Strzelnica. No tak. Strzelnica, kurde. Dlaczego od razu takiego kalibru? I teraz cały dęks polega na tym, żeby wrzucić kamyczek do sąsiadków ogródka. Trzeba byłoby większej obciążenia, myślę, wrzucić. Wrzuciłam im do ogródka. Trudno powiedzieć. Znaczy, na pewno wrzuciłam poza te skały. Tak. No dobrze. Będzie można sobie potrenować strzelanie do sąsiadów. To za dobry pomysł. Tego się nie spodziewali. To ja też nie. Ale strzelnica strzelnicą. Trzeba będzie jeszcze zrobić zapewne klub wędkarski, żeby nie było smutno ludziom. A tak poza tym, to iść i zabić tego cholernego białego nietoperza. Wieża nietoperza, czy odwiedzenie wieży nietoperza, to jest jedno z zadań, które gra stawia przed nami. U mnie tych zadań nie widać, bo mam wyłączone. One z reguły pojawiają się bodajże w prawym górnym rogu. Tylko, że bardzo trudno stwierdzić, gdzie ta wieża nietoperza jest, więc jeżeli ktoś nie wie i chciałby po prostu taką wieżę znaleźć, znaczy tę wieżę znaleźć bez pomocy sieci, no to przyznaję, że może być problem. Ponieważ wieża... No w takim dosyć nieoczywistym miejscu i wcale nie wygląda jak wieża. Wieża nietoperza nie wygląda jak wieża. Wiesz, tutaj jest w okolicy pełno i wieża nietoperza nie wygląda jak żadna z nich. Poza faktem, że trzeba się tam wspiąć, bo jest to miejsce wysokie, to w zasadzie nie wygląda za bardzo jak wieża. A, słuchaj, ten pomysł... O Boże, nie, pająki. Ten pomysł pod tytułem, żebyśmy mieli niewolnicę tylko i wyłącznie płci żeńskiej, żebyś miał harem. Czy trzymamy się go? Możemy. Cholera. Koordynacja nam padła. Myślę, że możemy. Czemu nie? Chcesz mieć harem? Mogę mieć harem. A podzielisz się haremem? Czemu nie? No właśnie, bo pytanie jest... Chociaż z haremem to się raczej mnoży. Dobrze. No dobra, no to trzeba się wspiąć. Moment, tutaj jeszcze są jakieś kamieniorożce. No to niech sobie będą. No jasne. Au, nie mam wytrzymałości. Dobra. Ty świnio. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się? Nigdy. Co to są te czterorękie stworzenia na rzeźbach? Jakie czterorękie stworzenia na Boga? No te tutaj, które są wszędzie na rzeźbach. Są takie w wysokich tych... takich jakby koronach i mają w szatach i mają no tak. Po cztery ręce. No nie są, nie są to królowie olbrzymi. A są to? No nie wiem. Nie mam pojęcia co to. Królowie olbrzymi nie mają po cztery ręce. Nie są czwororęczni? Nie. Nie są czwororęczni. Okej. Okay. Łóżeczko położyłam. Dobra. To ja zwrócę jego uwagę.
oczywiście, coś od razu. Dzień dobry. Czemu nie mogę do niego trafić? Nie wiem. Au, au, au. Dobra. Uciekasz przed nim? Tak, uciekam przed nim. Wow, okej. Muszę się pospieszyć, jeżeli mam do niego czasem trafić. Panu Bogu w okno. Dobrze. Teraz on biegnie do tego. To teraz ja uciekam. Au. Okej. Tra la 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 la. Ula la. Ach, nie trafiłeś. O. Nie trafił i padł. Nie to. Nóż poproszę. Znakomicie. To było bardzo... bardzo bezbolesne. Z reguły bywa. Znaczy dla niego było. Dla niego było, no tak, dosyć bolesne, to prawda. Dobrze, w takim razie, po pierwsze, tutaj gdzieś jest jakaś książka. Tak, tu na dole. Super. I teraz trzeba, zanim się odrodzi nasz nietoperz, ogarnąć kwestię laski. I krew demonicznego nietoperza. I laska się wytwarza, piękny zachód słońca mamy, świetnie. W zasadzie czasami żałuję, że wyłączam muzykę w Konanie. No, tutaj jest fajna muzyka. Masz laskę? Mam laskę. Dobra, to chodźmy. Możemy porozmawiać z laską triumviratu po raz pierwszy i postaram się przeprowadzić wszystkie rozmowy z laską triumviratu, jakie są dostępne. Także... bo po prostu jest fajna. Także faza teraz... cicho szaj siedzieć w kucki, rozmawiamy... z tym panem. Yes! Yes! I live again! Oh, may the earth tremble at my coming! And all of that! Oh, hello! Ah, well, I have you to thank for awakening me, yes? Oh, you've done a very great thing. My former masters were... upset with my advice.
I was thrown into that sewer in a fit of pique. Apparently, my endless wisdom was only at a premium when they were winning the war. Pardon me. I've been trapped in a vat of slug feces for a few thousand years. It makes the throat a little raw. As if I have a throat. Now, on to the terms of our agreement. Now, I promise to serve you, providing wisdom and knowledge until the day I'm returned to the one who summoned me. And in return, you promise not to throw me into any sewers. Sound good? Excellent. Now, let's find out exactly where and when we are. I can see you're wearing a slave bracelet, which means we can't be that far from the capital, or you'd be a pile of exploded guts. So logically, we must find the map room. Now, I need to get the lay of the land. No dobra, i teraz coś, czego Molaska nie powinna nam być jeszcze w stanie powiedzieć, ale mówi to w tej chwili. Oh, look at this place. I haven't seen such a mess since the fall of Volusia. And look, the archivist. Oh, sorry looking shade that he is. He could probably tell us something about the current situation. Besides, he used to be thick as thieves with my old master. Together, they created that bracelet you're wearing. He might be able to tell you how to get rid of it. Just don't believe anything he says about me. Teoretycznie jest to coś, co powinniśmy móc, o czym powinniśmy móc porozmawiać dopiero przed spotkaniem z kronikarzem, ale już w mieście, już w bibliotece. Ale ponieważ nie można tam niczego postawić, to myślę, że dlatego to jest teraz. Dobra, słuchajcie, dobra, to tak, to nietoperz jest martwy, mamy przebudzoną laskę triumviratu i możemy, myślę, wrócić do domu. Możemy tutaj przeczekać oczywiście do świtu. Macie coś ciekawego? No, mogę odkryć miejsce przynajmniej. Ow, fuck. O, piwo. Wino? Grzaniec? No, siarka, no tak. Biorąc pod uwagę, że potrzebuję stali. Tutaj bywają tancerze, ale niestety nie mamy rzeczy. Dobra. Guten Tag. Czemu do mnie lecisz od razu? Łosiu. Proszę. Serio? Zdecydowanie mnie lubią. Czy on miał farbę? Miał czernidło, no dobra. Coś tam znalazłeś? Jeżeli potrzebujesz wydobyć... To czego mi było potrzeba? Czego? Czego ci było potrzeba? Zaraz zrobimy tak, żeby było fajnie. Okej, okay, w porządku, tylko jeżeli mamy zbierać siarkę, to ty zbierasz siarkę, bo ja nie mam narzędzi ze sobą. Ja noszę narzędzia na zwierzęta, ty nosisz narzędzia na minerały. I drewno. A, rozumiem, że idziemy do końca. Taka nieplanowana ekskursja. Tak. Dobrze. Znaczy, nie do końca, ale... To ty sobie tutaj siarkuj, a ja sobie... Poczekaj, czekaj, nie idź tam jeszcze. Dobrze, nie idę tam jeszcze. Chcę zrobić jedną rzecz. A! Dobrze, mam nieco siarki i teraz tak... Musiał dokonać pewnej podmianki. A!
Oczywiście. Wow. Teraz powinniśmy móc to podpalić, ale niestety. A, coś zrobiłem. Nie wiem, co zrobiłem, ale... A. Woda. Ale zasadniczo zaliczyłem to, czego potrzebowałem. Tancerka. Au, 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 au. Odejdź, odejdź. Aha, ona się uparła na ciebie. Wszyscy chcą pirata. Nawet twoja stara pragnie rabarbara. Podoba mi się. Au. Przestań łomotać jak idiotka. Oj, siła złego na pirata. Fuck. Fuck. Dobra. Dałeś sobie radę? Co ja miałbym sobie nie dać rady? Tutaj nie ma nic specjalnego, żadnej notatki, czegoś? Nie. Czasami bywają notatki u kolesi, ale nic ciekawego. Wszystko jedno. Zrespią się kiedyś. To przyjdziemy i spuścimy im łomot jeszcze raz. Będzie fajnie. To jest krokodyl, którego zawsze ignorowaliśmy przez wszystkie nasze rozgrywki. Zawsze tylko przebiegaliśmy przed jego rozczarowanym nosem i płynęliśmy dalej. No to teraz nie będzie rozczarowany. Chwilowo jest trochę czerwonawy. Czy jest pan usatysfakcjonowany? Tak, dziękuję. No, to jak po tych wszystkich przygodach jeszcze znalazłabym źrebie, to bym była całkiem zadowolona. Źrebaczku. Tu jakiś może latać w tej trawie. Znalazłam krokodyla. Koniki. Hello. Czy ty widzisz, co ja widzę? Czy znalazłeś źrebię? Tak. O. Źrebiątko. Istotnie. Źrebaczek. Zapakuj go do kieszeni. A zobaczymy, czy mnie stać udźwigowo na ciebie, stary. A, stać mnie. A ja potrzebuję zieleniny, ponieważ z tego, co pamiętam, źrebięta żrą zieleninę. Myślisz? Tak. Z braku owsa w grze, co mogą żreć? Tak, żrą zieleninę. Jak widać, zniknęło nasze mniejsze koło bólu. A to dlatego, że Faza postawił większe. Tak trochę z boku, tak trochę na uboczu. Tak trochę dyskretnie. Dyskretnie, żeby nie rzucało się w oczy za bardzo. Zwłaszcza jak zaczną pojawiać się turyści. Bardzo dobrze. I przydałoby się jakichś tych jeszcze. Jeszcze jakichś rzemieślników, ewentualnie jeszcze jakiegoś woja ogarnąć. No właśnie, teraz już myślę, że możemy sobie pozwolić na nazwanych. Pałki, jak rozumiem, lepsze też zrobiłeś? Tak, jest na dole w ZP-tach. Na dole w ZP-tach. A... Kaletnictwo przemianowaliśmy na galanterię skórzaną, bo brzmi dobrze, prawie jak sklep z pamiątkami. A ja zrobiłam z kolei stół rymarza, no bo ten koń się tam przerabia i w końcu się przerobi. Co? Ach, tutaj mamy. Stół tortur. Znakomicie. To się powinno jakoś inaczej nazywać, mam wrażenie. Brygadzista? Stół tortur to tak brzmi, ten, zastanawia się nad tym. Tak bezdusznie. Tak. Wiesz co, nie wiem, czy nie zrezygnować z idei tylko bab. A,
Popieram, to troszeczkę zbyt skomplikowane. Dobra, Bragi, idziesz ze mną. Czekaj, Dead czekaj. Alive, you're coming with me. Czekaj, czekaj. Jestem tuż na brzegu. Łosi? Tak. Dobrze, jest Bragi, jak jest Bragi, to... O Boże, gdzie ja jestem? No. Wiesz co, zgubiłam się. Pod M masz mapę. Tak wiem. Bragi. Chłopaku, wiesz co? Zapal sobie. To chwilę może potrwać. Jak głupia poleciała mnie w tę stronę. Czy ja lecę w dobrą? Tak, dobrą. Poszłam wszędzie, tylko nie tam. Co tak stoicie naprzeciwko siebie? Czekamy na ciebie. Nie no, w porządku, ale jakim cudem on czeka na ciebie? No, powiedziałem mu, żeby poczekał. Zrobiłaś wielką awanturę o to, że ciebie nie ma, no to... Czemu on nie reaguje? Poczeka na to aż ten. Dobra, to słuchaj, on, jak on się na mnie gapi, to idź mu palniej w czerep. Dobra, to tego zabierz. Okej. Okay. A ty? Okej. Okay. Dobra. O, tancerka. To ja niosę Bragiego. No dobra, już zaczęłam co płynąć. Co prawda tylko jedna, znaczy jednopoziomowa, ale ładna. Dobra, to bier. Bierę. Bier. Niestety. Faza nie zrobi sobie haremu. Znaczy nadal może zrobić sobie harem, ale będziemy mieli również harem męski. Bragi, mam do ciebie złą wiadomość. Jaką złą wiadomość masz dla Bragiego? Bragi się nie słyszy, niestety, jest wyłączony. No i może to dobrze, bo to jest bardzo zła wiadomość. A jakie są niezbędne kwalifikacje do pracy w haremie? To będzie mój harem, ja z niego będę korzystała, więc widzisz. Nie, nie widzę. A zupełnie tego nie widzę. Przepraszam, czy... Sugerujesz, że ja nie mogę mieć swojego haremu? Że wszyscy muszą zostać eunuchami? On będzie, no w osobnym on będzie w osobnym haremie. To będą dwa haremy. Dobrze. Dobrze. Mówisz straszne rzeczy. Ja nic nie mówię. To ty powiedziałaś niewypowiedziane. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Zrobiliśmy to, co zamierzaliśmy zrobić, plus parę dodatkowych rzeczy. A w następnym odcinku coś mi się tak widzi, że przyjdą, może być oczyszczenie. Że przyjdą pierwsi goście do naszego ośrodka. Także jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!